Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie i zaczynamy webup, przygotowania do webupa, do tego co będzie jutro. Taki film wyjaśniający, jakby ktoś tam nie kumał o co chodzi, więc tak będzie krok po kroku. Więc dzisiaj startuje, jutro startuje webup, czyli w środę. Na oczywiście będzie przeciążenie konkret, ale jeżeli uda się wejść, albo nawet poczekać tam godzinę, dwie, trzy, chcę wejść po południu, nic się nie stanie. Ale pamiętajcie, że w tym roku musimy poczekać 5 dni aż, tak, z tego co pamiętam, albo 6 nawet, do premiery wersji Ultimate. Więc przez ten czas nikt nie będzie grał w tą grę, więc rynek będzie, nie wiadomo jak będzie się zachował. W tamtym roku było troszeczkę inaczej, więc w tym roku może być ciężej. Może po prostu być inny rynek, więc przechodzimy do tego, że bieramy narodowości. Pamiętajcie o tym, że na pierwszym miejscu bieracie Brazylię albo Francję, później dopiero Portugalia, Argentyna, Hiszpania. Anglii nie polecam, ponieważ bardzo, bardzo tam nie ma sensu to. Nie gra dużo Anglików poza swoim krajem, więc nie ma sensu ich tutaj brać. Dlatego skupiamy się na Brazylii. Dlaczego na Brazylii? Już szybko przekaz pokazuję, ponieważ chodzi nam o to, żebyśmy tutaj mogli sobie porobić te wszystkie, widzicie tutaj te pierwsze rzeczy, i za które dostajemy tutaj te paczki podstawowe. To zaczynamy od tego pierwszego Let's Keep Going. Nie wiem jak to się nazywa po polsku. Jak zmienię, to będzie. Nie ma, więc się dalej jest po angielsku, więc. Więc powiedzmy, że to się nazywa, nie wiem, jakieś tam na startowe. I tu macie te brązowe paczki i to robicie w pierwszej kolejności. Możecie też spróbować sobie zrobić foundations, możecie sobie zrobić let's move forward i to jest przede wszystkim pierwsze, ponieważ tu dostajecie zawodnika, tu dostajecie player picka, więc tu możecie trafić coś ciekawego, więc to od tego zaczynacie, ale wychodzi z takich późniejszych SBC, to lecicie kolejnością, że robicie to, później robicie to, czyli pierwsze robicie niebieskie, później robicie hybrydy ligowe, narodowe i na końcu hybrydy ligowe i narodowe. Taka jest kolejność robienia tych SBC. Dlatego właśnie hybrydy ligowe, dlatego właśnie bierzemy Brazylijczyków, ponieważ tutaj patrząc na te nowe zgranie, no to wszystko, to te SBC, w której macie Rare Players Pack, czyli to jest paczka za 55 tysięcy, no kosztuje was praktycznie 18, w tym roku będzie pewnie kosztowała około 12, jeżeli macie kogoś, to praktycznie za free wam wyjdzie. Więc o to chodzi. Pierwsze dni widzicie kosztuje aż 80 tysięcy, później dopiero cena spada i tak to się, to jest w ostatnich godzinach, jakbyście chcieli za całość. Ale mówię, całość powinniście zrobić krok po kroku, że wyjdzie wam wszystko za free, więc więc tak, przechodząc do kolejnego podpunktu, którym jest wybierz stroje, logo najpopularniejszych klubów. Chodzi o to, że jeżeli weźmiemy sobie logo, czy tam strój PSG, Liverpoolu, Barcelony, Realu Madryt, czegokolwiek, to te kluby, w sensie te loga, te stroje są bardzo, bardzo drogie na samym początku. Czasami w tamtym roku pewna strój PSG chodził po 5 tysięcy ten domowy, więc jeżeli traficie coś takiego w opcji wyboru, to wybieracie najpopularniejsze i najciekawsze, typu PSG, Real Madryt czy coś takiego i potem zmieniacie na randomowy i to sprzedajecie. Teraz kolejną rzecz jest otwórz paczki, otwieracie wszystkie paczki jakie macie i jeżeli traficie kogoś z mety gry, to tych zawodników trzymamy. Dlaczego? Już tłumaczę. Ponieważ w tamtym roku taki Saint-Just na start gry, gdzie gra webo wystartował, kosztował po 30 tysięcy na każdej konsoli i jak widzicie następnego dnia czy tam dwa dni później już był połowę tej ceny i później już zaczął spadać do 1000, więc ten pierwszy moment, zobaczcie, Saint-Just, Alan Saint-Maximin 30 tysięcy, Dembele pierwszy miesiąc, pierwszy dzień 50 tysięcy. Wiadomo, później była liga weekendowa, ale później już ten spadek był 30, odbicie i później już jest po 1000, 3000. Kimpembe, zobaczcie to samo. Tutaj przyszedł jego pik, gdy wszyscy zrozumieli, że jest ciekawy, ale chodzi o to, żeby w tym pierwszym momencie, jak traficie takiego Kimpembe, żeby go zatrzymać, bo zobaczcie, taki Saint-Maximin, on w środę
I zobaczcie, tu była sobota i w sobotę, gdzie była liga weekendowa, wszyscy grali. Tutaj w tamtym roku było tak, że można było, że 22 był łeb, a po 23 można było grać. A w tym roku będzie inaczej, więc te kilka dni lepiej przetrzymać te karty i w pierwszą ligę weekendową w sobotę sprzedać te najbardziej grywalne karty. Typu Dembele, jakieś Kimpembe. Nawet taki Valverde, widzicie, w pierwszą ligę weekendową, przed ligą weekendową kosztował 47 tysięcy, a po lidze weekendowej 32. Na jednej karcie macie 15 tysięcy. To samo Alfonso Davis, widzicie, pierwszy miesiąc jest petarda, bardzo wysoka cena, a później już jest połowa tej ceny i później znów połowa i te karty tak sobie spadają. Mamy Marquinhosa, który na pierwszy rzut oka, widzicie, pierwsza sobota, poszedł, kosztował tam 80-70 tysięcy. Później, gdy przyszło, że wszyscy zaczęli grać ligę weekendową, był po 95 tysięcy. I tutaj w poniedziałek czy wtorek był 81, to macie aż 14 tysięcy na jednej karcie. To jest dużo i przez ten moment, jak tutaj w poniedziałek ceny spadają, wy możecie sobie tam w środę czy kiedy nakupować tych kart i widzicie, że później był moment, że wszyscy dosłownie go używali, bo pik jego, o takich pikach to ja będę mówił właśnie, ale zobaczcie, taki Militao, pierwszy dzień gry, wyszedł 45 tysięcy, ale wtedy, jeszcze pamiętam, że była liga weekendowa od razu, tutaj musimy czekać, więc ta pierwsza liga weekendowa, czy tam, tak jak my będziemy mieli pierwszą ligę weekendową, to jest najwyższa cena dla kart, które będą bardzo popularne. I później już widzicie, minęło to 3 tygodnie już po 8 tysięcy, więc to jest ten moment, kiedy te karty trzeba przytrzymać. Jeżeli chodzi o fodder, bo to jest punkt, który tutaj sobie zahaczymy teraz. Punkt to jest 3B, sprzedaj cały fodder, więc ten fodder, który trafimy, czyli Harry Kane, sprzedajemy od razu. Dlaczego? Ponieważ on kosztuje najwięcej, typu 20 tysięcy za Harry'ego Kane'a. 17 za Toniego Krosa i widzicie, że startuje gra i macie 10 tysięcy. Tak jak tu Verratti, pierwszy moment był dosłownie 17, 10, 11 tysięcy i później mija tam poniedziałek jest i ta karta kosztuje 7 tysięcy i wtedy my w ten pierwszy poniedziałek po lidze weekendowej musimy rzucić się na te karty foderowe, ponieważ one później będą rosły i rosły i rosły, a praktycznie do końca gry nigdy już nie dotkną tej ceny, którą miały dosłownie w pierwszy poniedziałek. No praktycznie już na sam koniec gry, ale nie dotkną tej ceny z tego dnia. Cały czas foder będzie szedł do góry, więc jeżeli tu, w tym momencie nakupujemy tego foderu, bo zależy też, jeżeli się pojawi SBC Haalanda czy tam inne karty, ten foder szybko wyleci do góry, ale jeżeli uda nam się w pierwszym poniedziałek skupować ile się da kart foderu, nie wiem, 10 i sprzedać przy okazji na przykład kolejnego jakiegoś fajnego SBC za dwa razy tyle, to jeżeli kupimy 10 kart za 7 tysięcy, czyli zainwestujemy powiedzmy 70 tysięcy i sprzedamy za tydzień za 140 tysięcy, odjąć podatek, no to powiedzmy zarobiliśmy 60 czy tam 50 tysięcy monet na niczym tak naprawdę, na jednej karcie, gdzie później następuje cofka i te karty kosztują 5-6 tysięcy mniej i później oczywiście lecą na 20-18 tysięcy. Tak jest co roku, jeżeli chodzi o karty foderowe, więc pamiętajcie, żeby ten pierwszy moment, jak jutro coś traficie ciekawego na webapie, od razu to sprzedawać, bo cena dopiero w momencie, gdy będzie jakiś ciekawy SBC i wszyscy będą grać, wtedy będziemy mogli sobie te karty skupować znów, gdy wszyscy się rzucą i zaczną otwierać paczki, jakieś tam FIFA Points itp. Co do FIFA Pointsów, nic bym nie radził otwierać za FIFA Pointsy, ponieważ pojawiło się gdzieś tam info, że drużyna tygodnia nie będzie od razu na samym początku, jak wszyscy zaczną grać, tylko że będzie później, że będzie opóźniona i że potmy będą dopiero za wrzesień, czyli te Haalandy i te raczej nie wyjdą. Plus do tego trzeba pamiętać o tym, że na początku zawsze jest jakiś event, więc nie pakujcie się w ten pierwszy tydzień i wydawajcie wszyscy FIFA Points. To jest bez sensu. Lepiej poczekać ten tydzień i później sobie wtedy otworzyć paczki z większą szansą na to, że traficie jakiegoś Onestuacza czy coś takiego. W tym roku będzie dużo ciekawych Onestuaczów typu Haaland, Nunes, Sterling czy tam jacyś inni ciekawi zawodnicy. Więc to jest taki plan na jutrzejszy dzień.
Filmy będą się takie pojawiały bardzo, bardzo często. Więc teraz czwarty punkt. Pozostałe złote karty A użyj w SBC, B Quixel. Dlaczego Quixel? Ponieważ jeżeli trafimy karty, które powiedzmy nie przydadzą się nam do czegokolwiek, czyli dajmy sobie przykład zawodnicy złoci, zawodnicy non-rare powiedzmy tacy gdzieś nie wiem, ratingiem, powiedzmy, musimy odwrócić rating, powiedzmy nie wiem, Mariano Diaz, tak? Zobaczcie, w pierwszy dzień, jak traficie go, jeżeli on coś jest wart, to go sprzedajecie od razu, ale później widzicie, że to jest Quixel przez najbliższy tydzień, czy tam do jakichś momentów ważnych meczów, więc te karty nie ma sensu sprzedawać, to jeżeli chyba, że będzie jakieś SBC, no to będę podawał jakieś specjalne karty, ale raczej tych SBC się nie przydadzą. Jeżeli karta typu, nie wiem, jakiś Fabio Cardozo, powiedzmy, Portugalczyk, jeżeli nie będzie jakiegoś SBC ciekawego na początku, to jest Quixel, ponieważ ich 10 sprzedamy, mamy 4,5, mamy 3,5 tysiąca, które nam na pewno się przyda, więc to jest właśnie klucz do tego, że te 3,5 tysiąca można przeznaczyć na zawodników, o których będę pisał jutro albo pojutrze, zobaczymy, bo muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało z tym na samym początku gry, bo jeżeli mówię, jest taki rabat, że nie będziemy grali w tą grę tyle czasu od webapa, będzie przez kilka dni po prostu wolne od gry, nikt nie będzie mu grać, więc rynek może po prostu stać w miejscu i może być. Pamiętajmy o tym, że w tym roku mamy wszystkie trzy konsole, wszystkie trzy platformy mają jeden rynek, więc może się okazać, że ceny w tym roku będą bardzo, bardzo niskie na samym starcie i nikt tak naprawdę nie będzie wiedział, jak ten rynek się zachowa i będzie on bardzo, bardzo dziwny. Taki trzeba być będzie w tym wszystkim zachowawczy, więc trzeba będzie szybko reagować na pewne rzeczy. Ogólnie teraz piąta rzecz. Nie sprzedawaj zmiany pozycji, ponieważ mamy ten jedną zmianę pozycji w tym roku, która naprawdę z kilku ciekawych zawodników z ciekawą zmianą pozycji. Przed taki Messi powiedzmy, on ma na prawe skrzydło, ale tu byli zawodnicy, nie pamiętam kto, którzy mieli na przykład na Cam na przykład, albo na przykład macie taki Korea, może grać na prawej pomocy i on może się przydać do jakichś SBC, albo Mbappe ma na lewe skrzydło, więc ci, którzy wytradują sobie w szybkim czasie, albo trafią Mbappe, do zgrania mogą potrzebować właśnie zmianę pozycji, a te zmiany pozycji raczej radzę trzymać na moment, kiedy wszyscy już będą posiadali grę, na przykład taki Rashford będzie bardzo popularny na początku gry, będzie mógł grać jako napastnik, ma 5 gwiazdek sztuczek i będzie bardzo, bardzo dobrą kartą, więc te zmiany pozycji radzę trzymać i tak samo style gry. Oczywiście cień myśliwy i to tyle, żadnych katalizatorów czy coś nie trzymajcie, to sprzedawajcie jak najszybciej albo quickselujcie, każda moneta się przyda. Jeżeli chodzi o inwestycje jakieś na pierwszy dzień, radziłbym z tym wszystkim bardzo spokojnie w pierwszy dzień podchodzić, ponieważ może się okazać, że tak jak mówię, ten rabat między webapem a wersją Ultimate, gdzie ludzie, którzy kupili Ultimate będą grać, albo z Early Access, po prostu będzie tak długi, że rynek po prostu będzie martwy i wy zamrozicie pieniądze, monety i dzień w momencie, gdy odpalimy FIFA, wtedy oczywiście będzie live, będziemy wtedy szybko to wszystko zarabiać i bez sensu jest trzymać jakieś martwe monety w tamtym momencie, więc ja będę wam dawał znać, jeżeli chodzi o jakieś inwestycje, więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.